Dlaczego Alicja Majewska trafi do Skolimowa? Czy faktycznie wygadała się o swoich planach? Jako komentarz powiem, że Alicja Majewska od kilku dekad utrzymuje się w gronie najpopularniejszych wokalistek w kraju. Artystka ma duże grono wiernych fanów, którzy bacznie śledzą jej kolejne działania. Pozostaje aktywna zawodowo i występuje na największych festiwalach. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o swoich projektach oraz odpowiedziała na pytanie. Czy planuje zamieszkać w domu artystów weteranów scen polskich? Czy piosenkarka trafi do Skolimowa? Co ujawniła o swoich planach? Pani Alicja Majewska to 75-letnia artystka, która wciąż pozostaje jedną z ulubienic słuchaczy. Na swoim koncie ma wiele hitów, w tym być kobietą odkryjemy miłość nieznaną, czy też niedaleko stąd. Swoim talentem zachwyca kolejne pokolenia fanów, uczestniczy w najważniejszych festiwalach. Była jurorką w The Voice Senior. Od lat występuje również z Włodzimierzem Korczem. Ba, niektórzy sądzą, że są małżeństwem. Podczas rozmowy legendarna artystka zapytana została o to, co sądzi na temat domu aktora w Skolimowie. Wyznała wówczas: Bardzo dobrze, że istnieje. Tam mieszkańcy mogą w godnych warunkach spędzić ostatnie lata swojego życia pod bardzo dobrą opieką, a nawet, co jest też bardzo istotne, Przywieźć swoje meble tam, więc mogą żyć jak u siebie. Majewska podkreśliła, że w Skolimowie często odwiedzała również przyjaciół. Przebywający tam artyści mogą liczyć nie tylko na dobre warunki, ale i profesjonalną opiekę medyczną. Dom w Skolimowie znam, bo odwiedzałam tam szereg moich kolegów. Odwiedzałam Danusę Rim, która właśnie zdecydowała się na pobyt tam, bo miała problemy ze zdrowiem. W Skolimowie jednak jest stała opieka pielęgniarska oraz lekarska, no i oczywiście przepiękne otoczenie, opisywała w rozmowie. Wokalistka dobrze zna dom aktora w Skolimowie. Czy planuje w przyszłości w nim zamieszkać? Z jej wypowiedzi wynika, że nie wyklucza takiej możliwości, wiem, że jest to porządny ośrodek, mówi. Na obecną chwilę Majewska skupia się na licznych zawodowych projektach, które wymagają od niej bycia w dobrej formie. Ja nie myślę o tym, tylko myślę o tym, jak wytrzymać w pełnej formie tę ilość przedsięwzięć zawodowych, które są przede mną w tym roku, w przyszłym i jeszcze w kolejnym. Na razie to ja jestem przy kolejnym remoncie swojego domu, odpowiedziała, zapytana, czy kiedyś trafi do Skolimowa. Nie mam nikogo, kto mógłby na starość się mną zająć, więc wybór pobytu w Skolimowie wydaje się być rozsądnym. Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia.